Mateusz, czwarty mecz serii wygrany. Na pewno jesteście zadowoleni. Widać, że wyciągnęliście wnioski po wczorajszej porażce. Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni, ale oczywiście musimy utrzymać chłodne głowy. Wyciągnęliśmy wnioski na spokojnie, oglądając wideo i pokazaliśmy to na lodzie. No, widać, twoja skuteczność wzrasta. Ostatnio gol w Jastrzębiu, teraz gol przeciwko Unii, choć troszkę ci tam pomógł kolega z drużyny przeciwnej. Tak, ja zawsze sobie mówię tak, bramki są jak ketchup, jak się już wyciśnie, to poleci, nie? No i co, dzisiaj wiadomo, trzeba mieć trochę szczęścia, tak? Wleciało, cieszymy się bardzo, ale najważniejsza jest wygrana drużyny. Stan rywalizacji 2-2, no i chyba widać, że tutaj decyduje dyspozycja dnia w poszczególnych drużynach. Tak, to jest dyspozycja dnia, ale też dobre przygotowanie, myślę, że całego zespołu. Jesteśmy skoncentrowani tylko na wygranej, żeby grać jak najlepiej i być drużyną. Czyli teraz zapominacie już o tych wszystkich meczach, bo tak naprawdę stan rywalizacji zaczyna się od początku. Tak, jedziemy do Oświęcimia, wiadomo po co, wiadomo, jedziemy po wygraną, żeby objąć też prowadzenie w serii. No i tyle, trzeba wygrać. Oczywiście trzeba wygrać, a do Krakowa wracamy we wtorek, 12 marca i no, na pewno będziecie liczyć na głośny doping kibiców, których była no, pełna, no, niemal pełna hala. Tak, dzisiaj była rewelacyjna atmosfera, wczoraj i dzisiaj. Chciałbym, żeby jeszcze więcej kibiców przyszło, bo to zawsze nas napędza i my naprawdę chcemy się odwdzięczyć tym kibicom.